Zaczynamy. Co my tu widzimy? Widzimy tu wariant tak. E4, E5, skoczek F3, skoczek F6. Partia rosyjska. Goniec C4, bo ja miałem zapytanie takie, co tu grać? I to goniec C4 nie jest dobre. Nie jest dobre. Nie polecam. Jak ktoś bardzo chce, może zagrać D3. Pozycja będzie równa. Będzie grał jakby obronę Filidora z tempem więcej. Po goniec C4, skoczek E4 najlepsze. I w zasadzie powinniśmy zagrać w gambitowym stylu. Skoczek C3. Po skoczek C3. DC3. Jeżeli czarny zagra F6, jesteśmy bez piona. Roszujemy. I jesteśmy bez piona, ale mamy no taki gambit. Nie oddaje piona, róg skoczek E5. Teraz hetman E7 jest niegroźne ze względu na D4. Jeżeli D6, jedyny ruch, goniec bije F7. Król odchodzi na D8, roszadka, DE5, DE5, szach i nie ma ruchu, hetman bije F7. I mamy dwa piony i atak. Witam pana Łukasza WK. WK to jak wskaźnik kwalifikacyjny czy klasyfikacyjny w brydżu. Dlatego po skoczek E5 mówiłem, niegroźne jest skoczek E5, niegroźne jest hetman E7. D6 to wiadomo, że przegrywa. Trzeba grać D5. No i to jest dobre. I tu nic nie wymyślimy. Najmniejszym złem jest goniec E2 i po goniec D6 skoczek F3, D4 jest słabsze. No ale gramy sobie taką pozycję, jakby ćwierć tempa mniej mamy. Natomiast gdy na D5 odejdziemy gońcem na B3, to po hetman G5 zaczynają się schody. I co teraz? I co teraz? Mamy dwa ruchy. Beznadziejna jest roszada, bo hetman E5, to nie można tak se tu zrobić. Trzeba obronić przez D4, no ale po D4 hetman bije G2, wieża F1 wymuszone, goniec H3 i podziękowanie. Na hetman G2 można zagrać hetman F3, hetman bije F3, skoczek bije F3, C6 i czarne mają zdrowego piona więcej. Witam pana.